nowej fabryki. Sam projekt ma być zakończony w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia dzisiejszego. Za ten rok pracę ma tu znaleźć około 450 osób. Docelowo, bo jest to pierwsza faza naszej inwestycji, docelowo po 2 latach ma być to ponad 600 pracowników, którzy będą tutaj pracować. Wybraliśmy tą lokalizację z kilku przyczyn. Przede wszystkim jako najważniejszą przyczyną jest rzeczywiście lokalizacja i jakby dostęp do rynku pracy z kilku miast. Tak? Mówimy tutaj o Turku, o Koninie, Kole. Dodatkowo oczywiście bardzo aktywna współpraca i wsparcie ze strony starostwa gminy pozwoliło nam rzeczywiście bardzo szybko uporać się z formalnymi wymaganiami, aby rozpocząć działalność tutaj Niezmiernie cieszy mnie, że Zarząd Powiatu Tureckiego oraz Rada Powiatu Tureckiego może być świadkami dynamicznego rozwoju na terenie Powiatu Tureckiego, bo to właśnie Powiat Turecki dokłada wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej miejsc pracy i właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami briefingu w miejscu firmie Roland, która zaczyna tutaj budowę hal magazynowych, biurowca. Z tego, co już słyszeliśmy ze słów pana prezesa, docelowo to będzie zatrudnionych ponad 600 osób. To przypomnę, to będzie czwarty gracz na terenie powiatu tureckiego. Z tego bardzo się cieszę, czyli przyciągamy rzetelne, sprawdzone firmy. Cieszę się, bo przecież to są nowe miejsca pracy, to są podatki do budżetu gminy Władysławów i to także pokazuje, że my jako powiat turecki przeprowadzamy już tą sprawiedliwą transformację od wielu lat. Tak jak dzisiaj wspominałem już wcześniej, to jest odnawialne źródło energii na terenie powiatu tureckiego, gdzie powiat turecki jest liderem już w kraju, a tu jeszcze mamy dodatkowo nowe miejsca pracy i z tego bardzo się cieszę.